Cześć, siemanko. Witajcie w kolejnym odcinku, w którym otworzymy sobie puszkę. No zobaczymy. Ostatnia puszka nie przyniosła nam nic dobrego. 35 zł za jedną puszkę. To mówię, no niestety troszkę pieniążków to jest. W Polsce każdy wie, jakie są zarobki. Trzeba kombinować. Na bok. Mamy fajną puszkę. Made in Italy. A Tops jest chyba angielską firmą. Pani nie jest włoską firmą, a pani nie pada. Pada przez Topsa. W sensie nie upadnie na pewno, ale no nie ukrywajmy, no. Top zaczął robić robotę. Już widzę, że nie będzie żadnej fajnej karty. No ale polecimy sobie z tym. Deron. Hazard. Kovacic. No i tu jest ten Serbia. Blachowicz. Limited Edition. Spoko karta. Berardi. Tsimikas. Hasler. Nie wiem, czy te kody, jak ktoś będzie chciał, to dajcie znać w komentarzach. Zrobię wam. Dam wam je. Upamecano. Czy Varan drugi raz? Trzy produkty kupiłem i trafiłem. Dobra. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Coś chcę tylko sprawdzić. No nie. Carabia. Olson. Mertens, Pessina, tego chyba już czwarty raz trafiam. Coś wydaje. Walker, tego drugi. Evans, Kamara, Gosens, Gulasić na karcie. Krystal. O, pan Varan po raz trzeci. Alaba, De Ligt. Okej. Nie wiem, co to jeszcze znaczy. Tego już też trafiłem. Ile tu powtórek? Moder był. Pedri. O co tu chodzi? Przecież ja trafiam te same karty. Ile ich tu jest? W ogóle na ile się kolekcje składa? Jest tu napisane. Mam jeszcze jakąś starą saszetkę tu. Ha, 224 karty. No, to jest wcale nie tak dużo. No dobra, to nie jest wcale tak dużo. Czyli tą kolekcję szybko się uda raczej zebrać. Co wam mogę powiedzieć? Wam dziękuję za oglądanie. Napiszcie, co sądzicie o tej kolekcji. Jest spoko, ale czy jest warta wkładania jakichś większych funduszów? Chyba nie. Myślę, że to, co jeszcze do mnie przyjdzie, otworzę i jeszcze tam jakieś multipaki, może parę kupię z 5 czy coś takiego i czy tam, no zobaczę 5 czy 10 multipaków i na tym zakończę i odpuszczę sobie, bo no mówię, bez sensu też ładować jakieś pieniądze w to. Super, jak tu znowu, żeby coś trafić, to byśmy musieli otworzyć 3000 saszetek i znając życie, nic byśmy nie trafili, nie? Więc no. No mówię, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej serii. Według mnie jest spoko. Fajnie, że takie coś dali, bo są gracze, których no nigdy byśmy nie zobaczyli w innych kartach, na przykład jak, nie wiem, no, Cypr jakiś, czy nie wiem, tutaj był też taki jakiś pano Giblardar, tak? No fajnie, to jest fajna na pewno sprawa dla kolekcjonerów, żeby zebrać, żeby te karty mieć, ale żeby mocno jakoś zbierać, chyba raczej nie. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia. Dajcie tylko znać w komentarzu, jakie jest wasze zdanie na temat tych kart. Czasami za szybko chyba staram się mówić. Jakie jest zdanie na temat tych kart wasze? No i napiszcie to w komentarzu. Zapraszam na grupę na Facebooku, jakbyście coś chcieli z tych kart, z tych kolekcji sprzedać czy coś. Jak najbardziej można sprzedawać, można też chwalić się, jak ktoś trafi coś dobrego. O ile ktoś w ogóle trafi, no to wtedy jak najbardziej proszę się pochwalić. No i co wam mogę powiedzieć? Wam dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, siemaneczko.
Lecimy z nową kolekcją. Siemanko. Cześć.